W sumie kto ma jeszcze wałki w mieszkaniu, nie? Wy macie wałki w mieszkaniu? Kto robi makaron w ogóle? Albo ciasto na pizzę. Macie? Okej. Okay. My chyba nie mamy. Nie, zapytam żonę, jak wróci. Powinna wiedzieć, nie? Pierogi? Ciasta na pizzę się nie wałkuje, ziom? No, ktoś jest, wiesz, nie chce sobie obrócić rąk. Nawet moja córka ma do ciastoliny? A to się nie liczy. Powiem wam, że moja szwagierka zrobiła ostatnio taką pizzę z normalnego pieca. Takiego, wiecie, elektrycznego. Że naprawdę... Zrobiłem właśnie taką minę, taką. Byłem pod wrażeniem. Siema, Kamilus. Jasny gwint. Dwa Nautiliusy, ale to bait jest. Dobrze, to jest jakiś ultra bait. Co mam tu zrobić? Z jakaś mocna ekra. Masakra. Nawet nie mam komu dać Morello. Mógłbym Zephyra romnąć, a wtedy znowu musimy piknąć... pasek? W sumie to nie jest takie tragiczne. Możemy tak zrobić. Fajnie, że będzie TFT na telefony? No fajnie. Też się cieszę. Kuba, pamiętaj, że witam, mówię tylko gospodarz. Ale damage, to my nie mamy nic. Zobaczcie, trzech typa bije kuźwa jednego Iverna i nic nie możemy zrobić. Ale absolutnie nic. No przecież to jest jakiś... niewiarygodne po prostu. Super, ten Zephyr nam pomógł. Lololol. No prank jakiś. Niesamowity prank. Masny wąs najlepszy. Co jest, wygrywamy teraz, czy co? Też tu damage'u praktycznie nic nie mamy. Przecież będziemy 2 lata bić tego Brauma. A tam jest z tego true damage'u, zaraz jak bombnie, to nara. Nawet nie musi true damage'u, bo ona bombie za milion. Jak się armor zniszczy, o właśnie. Pękła mi tarcza, więc teraz. Masakra. No, a przynajmniej jest taki plus, że pewnie dostaniemy ten pasek, nie? Co jest? Pasza biceps, 40 milionów viewersów, o kurde. Pasza, co się dzieje? Siema, gościu.
No nic. Siema te Quizzy. O, będziemy kombinować. Wiedziałem, że ten Nautilus to jakiś bait maksymalny, ale i tak z ekonomią stoimy w miarę okej, okay, więc w sumie nie ma tragedii. Nie! Hit. Tylko ten Warbeak stracił ulta tak naprawdę w najgorszym możliwym momencie. Znowu ten ult taki trochę... Ten teraz blokują tarczę. Przynajmniej atakują tego Nautiliusa, dobra. Tego Nasusa. Jest git, jest git. Jest git. Jest okej. Okay. 16 golda mam, pamiętajmy. Jest pasek. Jest gitara. Bo potrzebujemy do Morello. To jest 16. Czy my chcemy grać tą syndrom? Nie. Nie, nie chcemy. Nie chcemy, bo potrzebujemy drugiego... Na Pietresza po prostu, albo nawet tą Diane zamiast tego Warwicka, a nie Syndra. No, ale mogę kupić tego Vladimira, no właśnie. Dobra. Tak lepiej. To sprzedajemy. To sprzedajemy. I miejmy nadzieję, że wygramy walkę i wtedy zakupimy Vladimira. I zobaczymy, co z tego wyniknie. O, prrpap. Ładny to ult, nie powiem. To niestety niewiele da. Tak, walkę przegramy. Niestety, więc nie kupimy Vladimira. Brakuje nam przebojowości. Ten kolega ma dosyć duży upgrade. Ten koleś, co mówił, że kończy z Twitchem, bo zainwestuje laskę, to w końcu poszedł. Czy żyje? Czy nie? Żyje jednak? Siema, Rabbit. No kurde, 80 HP mamy, to nie jest za dobrze, no ale przeżyjemy, ale kurna, no ten Nautilus to naprawdę jest jakiś bait niesamowity po prostu. Nie wiem, co mam tutaj zrobić. Aha, ten już ma kijany srebrną. Okej. Okay. To elo. No nie, gdzie na tego solo gościa, no... Najgorzej. Dobrze, że my tu nic nie zrobimy. Nawet nie możemy zabić tej postaci. Ja pierdzielę. To jest jakiś ultra dramat. Siema, Lewan. Dobra. Łuk. Znam kompletnie do niczego. Trzy golda, okej. Okay. Last Whisper. No to jeszcze w miarę.
Impossible. Mówię wam. Impossible. Co ja mam zrobić? Co ludzie budują? Magów. Rangerów. Inferno. Rangerów. Możliwe, że predatorów. Najprawdopodobniej. Tensei w magów. Tensei w Inferno od Rangerów. Nie, Inferno Shadow. Dobra. Gramy teraz ten koniec za masterowną Kianę, nie? Elo. Chyba bez szans. Srebrna Kiana z Shojinem, panie. Co ja mam zrobić? Bidny jestem. Ale nie ukrywam, że kurde bele by się przydał nam jakiś upgrade, nie? Czegokolwiek. Muszę, że to jest jakiś dramat. Nie, wreszcie. Drugi Yorick, what? Kolejny bait. Kuźwa mać. Nie, on bez sensu. To jest 5, 7, 8, 10, no tego musimy zostawić. W ogóle się zrolował do zera, nie? Nie podoba mi się to w ogóle. Się gra? Tak, można, ale generalnie on nie jest najlepszym użytkownikiem Moralu, mimo że naokoło ultuje, strasznie długo się odpala i generalnie może zginąć zanim w ogóle cokolwiek się stanie, więc nie jestem fanem. Na Singe tu jest, na Singe, na Mumu, że Mumu jest generalnie do dupy, już wolę Ezreala nawet, powiem szczerze. No nic, zobaczymy.
Ale czemu w niego? Nie no, zostawcie mi ją, Talię. Gnoje z gumy. No nic, musimy wytrzymać tą jeszcze jedną walkę. Nie wiem, czy nie powinien był sprzedać te kijany teraz. Ała, ale dostanę bombę teraz za 20. Niedobrze. No i znowu, dobra. Będzie nas kosztować 5 golda, ale trudno. Nic nie poradzimy. Jak masz kryształy zamiast starczy na golda, trzeba wydać 15 dolarów. Ogrzew wstawimy jako emotkę. Trzeba tylko wymyślić nazwę jeszcze dla niej. Git. Ale tak, jeszcze musimy porolować trochę. Bo nie jesteśmy za silni generalnie. Uźwa, Aszka się trafiła teraz. No nie wierzę. Nie wierzę. O, że też nie puścił tego drugiego ulta. Wygramy to jeszcze. Jeszcze to wygraliśmy. Tyle golda trojuszki zjadły, no ale co miałem poradzić? Nic na to nie poradzę. Niestety. Nic na to niestety nie poradzę. Taka siła wyższa. Musiałem tak, w tej pozycji, nie mogłem sobie pozwolić na to, no, była szansa, żebym dostał srebrnego Yorika, nie?
że troszkę się szczęście uśmiechnęło i kurde. No niestety. O, L dostaniemy w pieprz tutaj. O, może jednak nie. Nie, nie wchodź w żołnierza, ty draniu. Uźwa, zobaczcie, jak niewiele brakowało. Nie! Jeden atak! Jeden atak! I bym 6 HP sobie zachował. Jasny gwint. Mogę złoty poza Ashe w razie pojawienia się Tarika? Bardzo możliwe, żeby musieli zmienić z magów w ogóle w rangerów. Mimo, że lobby jest pełne rangerów. Ale po prostu coś musimy zupgrade'ować z tier 2, ale nie mogę trafić ani Branda, ani rangerów i generalnie nic innego też nie. Bo nie mogliśmy trafić Yorika, nie mogliśmy trafić też Anki. Więc nic po prostu z tier 4 nie mogliśmy zupgrade'ować. A jak nic nie zupgrade'ujemy z tier 4, to nie jesteśmy w stanie się zogniskować. Więc generalnie jestem trochę na przegranej pozycji. Ja pierdziele. Zobaczcie. To jest niewiarygodne po prostu. Nie wiem, co mam zrobić w takiej sytuacji. Jest tu jakiś dramat. Bijemy się po prostu, żeby nie dostać ósmego miejsca. Tak naprawdę. Chyba tylko o to. Bo jest generalnie dramat. No to jest jedna z tych gierek, gdzie niewiele mogę zrobić, nie? I teraz z nim zagramy, dostaniemy za milion. Kuźwa. Ten ma Tarika 2. No nic, jedyna szansa na tym, że coś... Uff, no nie wiem. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. No jest po prostu ciężko. Ciężko jest. Tyle wam mogę powiedzieć. Mogę jedynie teraz zrolować i marzyć, że coś... Nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć w takich momentach. Naprawdę nie wiem, co mam w takim momencie zrobić. Zostałem autentycznie, totalnie zdestruktowany.
No, ale przynajmniej nie mamy 8 miejsca. Bo ten typ, co grał, co narzekał na brak Kindred, chyba zrobił surrender. Nie wiem, co mam zrobić. Jeszcze Ashka się pojawiła, to jest niewiarygodne po prostu. To jest autentycznie niewiarygodne. Nie! Kuźwa. Kapitalny wąs, dzięki kozak. Czemu nie powiedziałeś, że kozak wąs? Nie wierzę. Nie wierzę. Albo to. Nie, na lasu jest super zapotrzebny, żeby nikt inny tego nie wziął. Tak naprawdę gramy tutaj po to, żeby wziąć dla siebie przedmiot i na przeciwników. Bo jeśli ktoś weźmie Last Whisper, to nasi wardeni nie mogą wtedy nic zrobić. Więc lepiej tak. Na Twitcha? No tak, no już ma... Jeszcze zostawimy może na Dragona tutaj, coś. No ja słuchajcie, uratowaliśmy top 5 jak na razie. Mamy uratowane top 5. Trzymamy, tak. Crystal Lux.
Dobra, git. Co dostajemy? QSS-a, zajebiście. To jest idealny dla niej. Kuźwa, nie przestawiłem aż... no jest okej, tak. Skontrowałem tu Zephyra i tak. Teraz tylko, żeby losowała leczenie się co atak i jesteśmy w... jest git. Dobra, jest top 4 uratowane, słuchajcie. Top 3 jest uratowane. Kiedy Tarkov? Nie wiem, może niedługo? Zaczną. Kornik, daj mi chwilkę. Shajin na Tariku to jest jedna z moich ulubionych rzeczy. Git. Nie dostały poison, bo Tarik uratował. Nie wiem, czy dowiedzieliście, jaki outplay w ogóle. Siema, top 2. Bosi, bosi, misi, mosi, bisi, bisi, piri, pisi. Co on gra? Lunar Assassin. Dobra. Warmog też był spoko, ale... Mm.
Jaki Taryk rzeźnik. Że on się zesra. W sensie mój przeciwnik. Kto jest najlepszy w tą grę? Kto jest najlepszy w tą grę? Z gówna ukręciliśmy po prostu bitch taki, że wszystkich sprał.